Wielkanoc to są takie najbardziej mięsne święta, bo to są święta bardziej mięsne niż cukiernicze. Po okresie postu, gdzie pościliśmy przez 40 dni, warto popuścić pasa i na tym stole wielkanocnym, żeby zawitały wyroby, szczególnie wieprzowe, bo one są z tradycją związane. Oprócz różnych wędzonek, kiełbas, to gruluje nasza kiełbasa biała, parzona wielkopolska, która uzyskała znak unijny i możemy się szczycić u nas w Wielkopolsce tą kiełbaską. Białą kiełbasa jest produkowana w całym kraju, ale ta jest charakterystyczna, bo musi być produkowana 48 godzin po uboju. Jest szara na przekroju, także oprócz pieprzu, który jest produkowany nie w Polsce, wszystkie produkty są polskie. My osobiście promujemy na przykład kiełbasę białą parzoną wielkopolską. Jest to kiełbasa, która powstała na skutek potrzeby przyspieszenia produkcji w czasie I wojny światowej i w czasie powstania wielkopolskiego. Skrócono proces produkcji kiełbasy, żeby ją nie wędzić, więc podano ją białą. Okazało się to strzał w dziesiątkę, bo jest to bardzo, bardzo dobry wyrób. Jeżeli ktoś je wieprzowinę, na pewno nie będzie miał problemu z niedoborem żelaza. W wieprzowinie jest największa ilość żelaza chemowego, czyli łatwo przyswajalnego. Jeżeli kiedyś było mówione, filmy były na ten temat, że szpinak czyni cuda, to jest absolutnie nieprawda. W szpinaku zawartość tego żelaza niechemowego to jest niecałe 3 mg w 100 gramach. Tymczasem w wieprzowinie mamy kilkanaście miligramów w 100 gramach bardzo dobrze przyswajalnego żelaza. Witaminy z grupy A, D, K, E. B12 też spora liczba. No, innymi słowy, jest to żywność, wieprzowina jest to żywność, którą jeśli będziemy jej spożywać, nie musimy naprawdę suplementować wiele dodatkowych składników. A przede wszystkim bardzo dobre jakościowo białko. Wieprzowina jest to mięso, które było uważane jako mięso bardzo szlachetne. My potrafimy przyrządzać bardzo dobre potrawy, ponieważ jest wysoka kultura spożywania wieprzowiny. Wiemy, jak ją przygotować, jak przyrządzić, jak ją podać. Przekonywanie do jedzenia wieprzowiny, do walorów smakowych jest bardzo ważne. Organizm inaczej się czuje, jest przygotowany inaczej energetycznie. Także myślę, że warto dawać pieniądze na promocję, żeby mówić o wieprzowinie, bo wiemy, że wieprzowinę, jeżeli się podkreśli, to później, jeżeli ktoś usłyszy 3 razy o wieprzowinie, to jednak spróbuje, zobaczy, a jeszcze zobaczy, skąd ona jest, czy to jest z lokalnego rynku. Jeżeli jest z lokalnego i spróbuje, że jest dobra, czyli wraca po tą wieprzowinę. Jeśli chodzi o wartość kaloryczną wieprzowiny, to ta wartość kaloryczna się obniża. Świnie są odchudzone, w mięsie tego tłuszczu jest coraz mniej i ono coraz bardziej zaczyna przypominać mięso drobiowe z zawartością tłuszczu. Mówię tu niestety, bo co z tego, że w 100 gramach schabu mamy 119 kilokalorii, bo takie są obecnie wskaźniki, jak ten tłuszcz, który jest nośnikiem smaku, trochę nam zanika. Boczek, który miał kiedyś 580 kilokalorii, teraz ma zaledwie 300. Uważam, że i tak jest to zawyżone. Proszę iść do sklepu i kupić tłusty boczek. Tłuszcz zaczyna być towarem deficytowym. Najlepsza jest ta wieprzowina, która jest delikatnie przerośnięta tym tłuszczem. Ten tłuszcz międzymięśniowy, ten marmurek, zwany potocznie nazywany marmurkowatością, to jest cecha, która wyróżnia dobre jakościowo mięso. Tłuszcz to jest smak mięsa. Włókna mięśniowe w zasadzie nie mają smaku, tym bardziej jeżeli są peklowane, czyli to jest sól, ale tłuszcz nadaje walory smakowe. Pan profesor Prost, świętej pamięci, profesor z Uniwersytetu Lubelskiego, Przyrodniczego Uniwersytetu Lubelskiego, kiedyś to była Akademia Rolnicza w Lublinie, cały czas nam na wykładach o tym powtarzał, tym bardziej, że tłuszcz to jest energia, ale oprócz tego jest to magazyn witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, K.
niestety wysokie koszty produkcji, do tego niska cena wieprzowiny spowodowała, że populacja świń w Polsce zaczęła się zmniejszać. I to, co jest najbardziej istotne, znacząco zmniejszyła się liczba gospodarstw zajmujących się trzodą chlewną. Generalnie związane to było to z ASF-em i, tak jak powiedziałem, koszty produkcji i cena sprzedaży. W ostatnich miesiącach ta cena się znacząco poprawiła, aczkolwiek nie sądzę, że byłaby to tendencja jakaś wzrostowa. Natomiast należy na to spojrzeć też troszkę z innego punktu widzenia. Ja wiem, że to jest bolesne, to co teraz powiem, ale Hiszpanie, którzy teraz są wiodącym producentem wieprzowiny w Europie, oni też przechodzili przez taki kryzys i spowodowało to, że obecnie są liderem. Dlaczego? Małe gospodarstwa po prostu upadły, niestety upadły. Na ich miejsce przyszły duże gospodarstwa, duże fermy i dzięki temu one mogą konkurować z największą gospodarką świńską, jakie są Chiny, które są głównym jeszcze importerem wieprzowiny, powtarzam jeszcze. Jak Chińczycy zaczną eksportować, to wtedy Europo, bój się. Dlaczego w Polsce niestety trudno jest hodować świnie i dlaczego po głowie spadają? Dlatego, że chodzi oczywiście o cenę i zbyt. Jeżeli chodzi o Polskę, po głowie faktycznie spada, liczba gospodarstw spada. Jeszcze niedawno było 11 milionów sztuk, w tej chwili chyba jest poniżej 10 i diametralnie spada. W związku z tym są potrzebne te programy odbudowy, które są prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa. Ale jeżeli ktoś traci, to ktoś zyskuje. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na dane, które pochodzą z Hiszpanii, tam po głowie stale rośnie. 28-29 milionów i cały czas pikuje do góry. Jeżeli chodzi o Niemcy, 25-26 milionów jest stabilnie, a w Polsce spada. Od kilkunastu miesięcy mamy do czynienia z kumulacją kosztów, wzrostem kosztów za gaz, za prąd, za koszty pracownicze, za surowiec, czy też za opakowania. Te koszty rosną i przetwórcy nie są w stanie przenieść tych kosztów na produkt finalny, ponieważ jest wielka presja cenowa ze strony sklepów wielkopowierzchniowych, więc marże zostały znacznie obniżone. I przetwórcy walczą tak naprawdę o przetrwanie, o to, żeby ta sytuacja się polepszyła, żeby koszty produkcji spadły. Dlatego tym bardziej zachęcam wszystkich konsumentów do patriotyzmu konsumenckiego, do tego, żebyśmy wybrali się do sklepu firmowego, tego sklepu, który znamy od lat, który zaopatruje nas w wędliny, który zatrudnia sąsiadów, rodzinę, społeczność lokalną. To szalenie ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Z pewnością nie jesteśmy w stanie rywalizować o cenę ze sklepem wielkopowierzchniowym. My nie wyprodukujemy kiełbasy w cenie 13 zł za kilogram, ale gwarantujemy jakość, gwarantujemy wysoki poziom tego produktu, więc może warto zwrócić uwagę na to, że czy my musimy kupić kilogram tej kiełbasy, może kupmy 600 gramów tej kiełbasy najwyższej jakości. My tak bardziej szukamy lokalnie sprzedaży, dlatego że wielkopowierzchniowe sklepy mają te swoje warunki. Te warunki ciężko jest przejść czasami. To są czasami warunki nie do uzyskania. Czasami sklepy wielkopowierzchniowe jakby wymuszają na sprzedającym tą cenę, tak? To myślę, że tutaj musimy się bronić lokalnie i jakością. Najlepiej swój patriotyzm okazywać przez patriotyzm konsumencki, a więc przy półce sklepowej, wybierając produkty z oznaczeniem produkt polski, bądź też z flagą pochodzenia Polski, jeżeli chodzi o mięso surowe czy o ziemniaki. To skutkuje tym, że mamy więcej pieniędzy w budżecie. Możemy więcej przeznaczyć na obronność, na służbę zdrowia czy edukację. Mamy więcej miejsc pracy na terenie Polski i dbamy o ochronę środowiska, ponieważ nie musimy transportować tej żywności z drugiej części świata. Produkt polski to jest produkt, który został wyprodukowany w Polsce ze zwierząt, które zostały w Polsce urodzone, odchowane, więc cały ten proces od początku do końca realizowany jest w naszym kraju. Jakiekolwiek wykorzystywanie tego oznaczenia w przypadku innych produktów jest to po prostu fałszerstwo.
Także produkt polski. Po drugie mamy oznaczenie Polska Dobra Żywność, które również jest wyróżnikiem jakościowym, na które warto zwracać uwagę. No i mamy te produkty, o których też mówiliśmy, produkty tradycyjne, produkty o ochronionym pochodzeniu geograficznym, które są takim polskim dziedzictwem narodowym, dziedzictwem naszej kultury, tradycji. Więc tych oznaczeń mamy coraz więcej. One są stosowane na polskiej żywności i zachęcam, aby czytać etykiety. Czytać etykiety i kierować się swoimi wyborami, swoimi decyzjami właśnie patriotyzmem konsumenckim.